Hej, siemaneczko, tutaj Pajter, no i w tym wideo chciałem wam pokazać krótki poradnik do maszyny do kwiatków. Ogólnie, powiedzmy, że to by była automatyczna farma do kwiatków, a do czego to jest? No do zmarnowania waszej mączki niepotrzebnej, którą tam dostaniecie ze szkieletów. Ja tutaj będę gadał i przy okazji będę budował. Patrzcie, zrobicie coś takiego. Tutaj postawicie, o tak, o, tutaj zrobicie tak, to zacznie już wam rygać. Na to postawicie sobie ten oto dispenser. Tutaj włożycie, czekajcie, sobie mączkę włożymy. Trochę sobie tego powyciągam. O, tu włożymy sobie masę mączki. Tutaj damy gdzieś sobie wyłącznik, bo patrzcie, tu można wyłączyć. Co nam jeszcze trzeba? Tutaj trochę ziemi, na której postawimy ten kwiatek i zobaczcie, jak teraz włączymy, będą tutaj nam kwiatki się rozdwajać itp. Zobaczcie, jak to szybko rośnie. Jak wam się te znudzą, możecie dać na przykład te. Oczywiście ten mechanizm działa tylko na te oto cztery kwiatki, ponieważ one są wyższe niż jeden blok i wtedy mączka tutaj nam je rozdwaja itp. itd. Zobaczcie. No i macie taki mały mechanizm, powiedzmy, na kwiatki. Ups, piszę tylko GameMod0. Ups, no i wiecie chyba, co się robi z kwiatków, co nie? Macie barwniki. Czerwony i żółty jak najbardziej. Ten właśnie ciężko zawsze zdobyć. No i możecie sobie farbować dowolne rzeczy. A ja tutaj dalej zostawię to włączone. Zobaczcie, ile tego się narobiło. W ciągu, powiedzmy, paru sekund. Sporo tego jest. No. A jak wam się by coś nudziło, to możecie tutaj ozdobić waszą całą łąkę, całą wyspę tymi różnymi kwiatkami. Dobra, to by było na tyle. Na razie, ho. Hej.